Blizzard przypomniał sobie w końcu o graczach i ściągnął swoich programistów z przerwy świątecznej i ktoś w Blizzardzie wpadł na genialny pomysł: hej, zbliża się start nowego trzeciego sezonu, wypadałoby w końcu przedstawić jakieś informacje na ten temat. I tak oto dostaliśmy potwierdzone informacje na temat motywu trzeciego sezonu pod tajemniczo brzmiącą nazwą Sezon Konstruktów, a nie lepiej brzmiałaby nazwa Sezon Konstruktorów. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu najważniejsze informacje na temat motywu sezonowego. Postaram się opisać i przeanalizować najważniejsze informacje, te, które najbardziej nas interesują, graczy, funkcje i nowości, które zostaną zaimplementowane wraz z wejściem nowego trzeciego sezonu oraz co to są te owe konstrukty. Zapraszam do obejrzenia materiału z sezonu trzeciego, Sezonu Konstruktów. Witam wszystkich serdecznie, Richie z tej strony. Po długim czasie nieobecności, niektórzy z Was mogli się zastanawiać, czy kanał jest jeszcze aktywny, czy będę jeszcze prowadził kanał. I tutaj śpieszę szybko z odpowiedzią: oczywiście tak, będę dalej prowadził kanał. Oczywiście mam mniej czasu, żeby poświęcić na prowadzenie tego kanału, ale będę starał się co jakiś czas wrzucić tutaj jakieś świeże informacje ze świata Diablo 4, jak również jakieś gameplaye. No i nie obędzie się bez wprowadzenia co jakiś czas streamów z mojej strony. W formie przypomnienia, Sezon Konstruktów rozpoczyna się 23 stycznia o godzinie 19 czasu polskiego. Tak jak ja tutaj dzisiaj nagrywam, to jest środa 17 stycznia. Jutro, czyli w czwartek 18 stycznia o godzinie 18 czasu polskiego, odbędzie się transmisja na żywo z twórcami gry. No i będę tam omawiać wprowadzenie kontentu sezonowego do trzeciego sezonu, jak również zajmą się cięgami, czyli nowymi lochami, na którymi będziemy mogli się znaleźć na leaderboardach. Będą omawiane prawdopodobnie balans postaci, czyli to, co nas najbardziej interesuje, żebyśmy mogli skonstruować swoje własne buildy pod swoją daną postać. Tak jak czarodziejka z sezonu drugiego wyszła im bokiem, to potwierdzili sami twórcy gry. Później okazało się jednak, że na szczycie listy okazał się najsilniejszy Barb. Tak jak wprowadzona została rzeźnia Zira, zaczął tam wymiatać. A pod koniec sezonu wyszło skrzydło z worka i najbardziej skuteczną i najszybszą postacią okazał się druid pod Shredda. Także ocena tego motywu sezonowego i całego balansu przyjdzie nam tak jak już zagramy w tą grę. Wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć i ocenić dany sezon. I z tego miejsca chciałbym właśnie zaprosić od razu na następne moje filmy właśnie z omówienia patchy i z balansu postaci. No i jak również, jeżeli ktoś jeszcze szuka jakiegoś klanu bądź Discorda, żeby sobie porozmawiać podczas gry albo dowiedzieć się jakichś nowości, to zapraszam serdecznie na mojego Discorda. Jestem tam aktywny częściej niż na kanale YouTube. Link do Discorda klanowego zostawię pod opisem filmu. Dobra, to przejdźmy w końcu do tematu. Sezon trzeci będzie się rozgrywał na ziemiach Kedżistanu. W sezonie drugim mieliśmy miejscówkę Kedbardu, czyli miasto barbarzyńców. Tam otwierał nam się portal do rzeźni Zira. Tak, tutaj dostaniemy Kedżistan i nową miejscówkę Vestibule, czyli to będzie takie nasze centrum wypadowe, gdzie stamtąd będziemy się udawać właśnie do tych nowych Nightmare Dungeonów, czyli podziemi skarbców. To będzie taka alternatywa dla Nightmare Dungeonów. Teraz będą podziemia skarbców z Lutuna Kula. No i podczas pokonywania misji fabularnej natkniemy się na Seshela. Seshel to będzie taki nasz pet, ale on nie będzie miał za zadanie jak w Diablo 3 za zbieranie złota i przedmiotów białych, niebieskich, tylko tutaj ten Seshel będziemy wykorzystywać go do walki. Dostaniemy również nowego bossa do rozwalenia, bossa Malfasa. Tam, żeby się natknąć na niego, to będzie się trzeba udać do Krosna, żeby wyeliminować źródło jego potęgi. Będziemy mogli przejść przez serię zadań konstruktów i po ukończeniu kampanii. Aha, i oczywiście wszystkie postacie z sezonu drugiego przejdą do sfery wieczności, także wraz z rozpoczęciem nowego trzeciego sezonu trzeba będzie założyć nową postać i ją levelować i przechodzić dalej tą linię fabularną. Linia fabularna będzie ważna,
ze względu na to, żeby dostać tego peta Seszela. No i teraz tego Seszela będziemy mogli upgrade'ować właśnie w tych podziemiach skarbców za pomocą magicznych kamieni zarządzających i kamieni dostrojenia. I teraz będziemy mogli dostosować sobie jego działanie do swojego stylu gry, czyli będziemy mogli go upgrade'ować pod względem albo obronnym i naszą postać zrobić bardziej ofensywną, podkręcić DPS, albo tak jak cały czas walczymy na razie od early game'u do po sezon drugi z balansem, czyli żeby miało to i przeżywalność i zadawało DPS. Oczywiście każdą postacią będziemy inaczej go dostosowywać, również do swojego stylu gry. Także te kamienie zarządzające będą wpływały na to, jakich ataków może użyć Seszel, czyli kamienie dostrojenia modyfikują te umiejętności i dodają dodatkowe funkcje. I możemy umieścić w Seszelu dwa kamienie zarządzające i 6 kamieni dostrojenia, czyli każdy kamień zarządzający odpowiedzialny za atak może mieć przypisane 3 kamienie. 2 kamienie zarządzające i jeden kamień zarządzający będzie obsługiwał 3 kamienie dostrojenia i drugi kamień zarządzający drugie następne 3 kamienie dostrojenia, które będą nam modyfikowały umiejętności Seszela. No i istnieje 12 rodzajów kamieni zarządzających, czyli tych głównych, i 27 rodzajów kamieni dostrojenia, czyli łącznie mamy znalezienia 39 różnego typu kamieni o różnej rzadkości, które będzie można znaleźć właśnie w tych podziemiach, w skarbcach. I oczywiście wykorzystywać je, aby odblokować pełen potencjał Seszela. I oczywiście te kamienie dostrojenia i te kamienie zarządzające będzie można znaleźć na kilka sposobów. Przejść oczywiście przez te skarbce i otrzymać losowy kamień dostrojenia. I będą również tak zwane skrzynie opoki. I tam można po otwarciu tych skrzyń zdobyć więcej tych kamieni. Można to zrobić osiągając kolejne poziomy w ramach postępów sezonowych. I albo tak podczas tak zwanych tajemniczych wstrząsów oraz gry w skarbcach, czyli będziemy mieli niewielką szansę na zdobycie kamieni obrodzajów. Po zniszczeniu wrogich konstruktów w skarbcach otrzymamy roztrzaskane kamienie za pomocą, czyli będziemy mogli się udać praktycznie do złotnika i tam będzie można zamienić kamienie zarządzające w kamienie dostrojenia na przykład, czyli złotnik odegra tutaj znowu już jakąś rolę. No i po tym, jak właśnie zdobędziemy naszego kompana czy też peta Seneschela, będzie on podążał za nami praktycznie po całym sanktuarium, dopóki nie skończy się sezon konstruktów. Także jak już raz go zdobędziemy, także będzie zapierdalał za nami wszędzie, gdzie popadnie. Ciekawe, czy do stracza też będzie wchodził. No i tutaj te kamienie zarządzające mają ciekawe, ogólnie rzecz biorąc, jakby takie moce, afiksy w sobie. To oczywiście zostawiam wam później na wypróbowanie. Można sobie oczywiście wejść na stronę Blizzarda i poczytać o tym i już sobie zacząć tworzyć jakieś pierwsze buildy. To też najlepiej to wyjdzie w praniu podczas grania, także, ale można praktycznie go dostroić sobie albo pod względem defensywnym, albo pod względem ofensywnym. Też również dostaniemy, tutaj jeszcze Blizzard zapowiada taką informację, że wśród tych kamieni dostaniemy jeszcze takie ekstra 2 kamienie, które to właśnie wyjdą podczas gry, czyli Wietrzna Noc i Geneza. Zobaczymy, z czym to się będzie jadło, to będą jakieś 2 ekstra kamienie, które prawdopodobnie spowodują jego feste upgrade. No i teraz nowe potwory, które dostaniemy, czyli w podziemiach, w skarbcach. I teraz dostaniemy nowy typ potworów, czyli te mechaniczne pajączki. Już co trochę to już lepiej tak powiewa jakimś chociaż delikatnym świeżością, a nie znowuż kopiuj w klej, tak jak na przykład miało to miejsce w świątecznym Pomorze, że potwory praktycznie były te same z trzaskanych szczytów, tylko były ubrane tam na fioletowo, jakieś inne łachy miały ubrane. Tutaj dostaniemy takie pająki mechaniczne. Oczywiście te bossy na końcu będą to takie jakby duże pająki albo duże skorpiony mechaniczne. Jeżeli chodzi o skarbce, to będą to takie właśnie skarbce, to będą specjalne podziemia, w których występują zasilane mocą żywiołów, zaprojektowane właśnie przez kumpla naszego Zoltuna Kula. I wśród nich czają się te konstrukty, czyli te potwory zupełnie nowego typu. One również są zasilane mocą żywiołów różnego typu. I teraz po wejściu do takiego skarbca, lecimy przez ten skarbiec, dostajemy perłę opoki i możemy zastosować błogosławieństwa opoki Zoltuna. To jest specjalne wzmocnienie w postaci kilku ładunków, czyli które pozwalają na zdobycie prawdopodobnie przedmiotów ukrytych w tych skarbcach. Ładunki opoki Zoltuna będą znikać jeden po drugim za każdym razem, kiedy zostaniemy trafieni. Także trzeba będzie uważać, żeby nie zostać trafionym, bo to będą tak zwane pułapki w tych skarbcach. Oprócz tego, że będziemy się naparzać z potworami,
Jeszcze będą takie pułapki, które będą powodowały, że jak dostaniemy jakiś strzał z tej pułapki, no to te perły opoki będą nam znikać jedno po drugiej. To będą takie pułapki w skarbcach. No i teraz jeśli uda nam się utrzymać te perły opoki i dojść do samego końca, pokonać bossa skarbca, to będziemy mogli odblokować skrzynię opoki, która ma wtedy zwiększoną szansę na obdarowanie nas przedmiotami legendarnymi. Jeżeli przy wejściu skarbca wymienimy perły opoki na dodatkowe ładunki opoki z Zoltuna, możemy wtedy zwiększyć ryzyko zabawy, ale dzięki temu podniesieniu zwycięstwa zyskamy lepszą nagrodę. No i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te legendy, to tak na marginesie chciałbym powiedzieć, że dostaniemy 6 nowych unikatów, czyli 6 nowych unikatów i do tego 6 nowych mocy legendarnych. Prawdopodobnie znowuż to będzie podzielone na 5 klasowych i 2 ogólne moce legendarne, a 6 unikatów zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze na razie nie trafiłem na żadne informacje, co będzie z tymi unikatami. No i teraz te tajemnicze wstrząsy, czyli ten Malfas, prawdopodobnie nie tylko w samym Kedżistanie, ale na terenie całej mapy, całego sanktuarium będziemy mieli do czynienia właśnie z tymi nowymi potworami Malfasa, czyli te konstrukty. I na to wychodzi, że na całej mapie sanktuarium spotkamy tych nowe potwory, czyli te konstrukty, które będą nam pozwalały zdobyć właśnie po zabiciu danego konstrukta, będziemy zdobywać te perły opoki, które będzie można wtedy użyć, aby zyskać później te cenniejsze nagrody po przejściu skarbców. Czyli na powierzchni prawdopodobnie na to wychodzi, że będziemy mogli też bić się z potworami, tymi konstruktami, z których będą po zabiciu wylatywały perły opoki, z którymi będziemy potem mogli wejść do skarbca i jak będziemy nienaruszeni, im więcej tych perł opoki będziemy mieli, tym wtedy większa będzie nagroda po ukończeniu tych podziemi skarbców, po otwarciu tej skrzyni. I teraz ta gra rankingowa, czyli cięgi, które prawdopodobnie zostaną wprowadzone w okolicach połowy sezonu, tak jak miało to miejsce z rzezią Zira w sezonie drugim, czyli to będzie taki powrót graczy, ci, którzy się wypalą po mniej więcej tygodniu czy po 2 tygodniach grania, to będą mogli przyjść i się sprawdzić z innymi graczami. No i tutaj w cięgach, no jak to sama nazwa brzmi, cięgi, że będziemy dostawać w pierdol, ale też to będzie dobra sprawa, że one się będą po tygodniu resetowały, także trzeba będzie się szybko śpieszyć z tym. No ale to jest z jednej strony dobra rzecz, bo najpierw wszyscy się najedzą kontentem, zawartością sezonową, całą tą linią fabularną. To jest w sumie bardzo dobre, a nie żeby byśmy od razu dostali cięgi. A później będziemy mieli jednak te buildy nasze już bardziej dostosowane i będziemy mogli faktycznie wchodzić do tych cięgów i rywalizować z innymi graczami. I to będzie o ile, co jest istotne, to na przykład, że każdy dunk, do którego wchodzimy, to będzie taki sam dla mnie, czy dla ciebie, dla kolegi i tak dalej, że to będzie określało siłę naszej postaci, czyli no i oczywiście wiadomo, będzie to podzielone na grupy, czyli każdy szeregotyp postaci będzie podzielony, że barbarzyńcy z barbarzyńcami i czarodziejki z czarodziejkami będą mogli rywalizować i tak zwane w dwóch graczy, dwójkach, trójkach, czwórkach. No i z tego, co ma być nowością, że również będzie podział na klanowe, no i też znajomi. Także to będzie jedyne co dobre, że te lochy nie będą losowe, tylko każdy jeden loch jest taki sam dla każdego gracza na świecie. Pierwsze 10 miejsc z tego, co słyszałem, co tygodniowej tablicy wyników, czyli gracze w ścisłej czołówce zasłużą na chwale w sali starożytnych. No i więcej szczegółów się dowiemy prawdopodobnie na tym, na dev streamie w czwartek. No i teraz zmiany poprawiające komfort rozgrywki, no to jest tak czał w dziesiątkę w sumie, to już powinno być dawno. Aczkolwiek jeszcze zapowiem, czego brakuje. No i tutaj w sezonie konstruktów dostaniemy tą piekielne przypływy, czyli będziemy mogli sobie zbierać te wszystkie nasze popioły i tak dalej. Piekielne przypływy w sezonie konstruktów będą trwały 55 minut z 5-minutową przerwą. W sumie tej przerwy nie powinno być wcale, nie wiem po jaki chuj im ta przerwa. Powinno być tak jak w sezonie drugim na krwawych żniwach, że tu się kończą, rozpoczynają się od razu w innym miejscu. Tak niestety przyjdzie nam znowu latać piekielne przypływy, bo tam stamtąd będziemy szukali, ze skrzynek będziemy farmili popioły, a z tych popiołów będziemy wzmacniać jakby znowuż naszą postać i będziemy zbierać znowuż jakieś nowe przedmioty, które będą wykorzystywane do otwarcia jakiejś skrzyń, bossów i tak dalej, i tak dalej. No i teraz ulepszone zostanie sterowanie za pomocą klawiszy naszych, ci co grają PC-tami WASD. Ciekawy jestem, jak to będzie funkcjonowało, czyli na przykład będziemy mogli sobie tym sterować naszą postacią, to na myszce będziemy mogli sobie może przestawić, załóżmy, jakieś skille. Zobaczymy, jak to
się będzie jadło. Może będziemy tego używać, może nie będziemy tego używać. Zobaczymy w trakcie gry, czy nam się to przyda. Ale ciekawe jakieś rozwiązanie jest. No i dodatkowa dodatkowa zakładka skrytki. To już na pewno żeście słyszeli. Powinno być nie dodatkowa tylko zakładka, tylko powinno być z 10 zakładek w jednej skrytce i dodana jeszcze druga i trzecia skrytka. I wtedy ja podejrzewam, że całe community Diablo 4 było ukontentowane, bo mi już by wystarczyło wtedy. 3 zakładki, załóżmy, niech będzie na dobry początek i w każdej, 3 skrzynki na dobry początek i w każdej skrzyni po 10 zakładek. I to by mi wystarczyło. Albo od razu zróbmy tak, żeby było 5 skrzyń na każdą postać po jednej skrzyni i w każdej skrzyni po 10 zakładek. I wtedy ja bym był ukontentowany. To samo również się tyczy, że nie wprowadzili tak zwanej zbrojowni z Diablo 3, zbrojownia, czyli szafa. Tam, gdzie mogliśmy przyjść i było chyba, jak z tego co pamiętam, 12 miejsc, no to dobra, chociaż niechby było 5 albo 10 miejsc na zachowanie danego buildu. Czyli na przykład chcę być teraz DPS-em, chcę grać samemu, to idę sobie do szafy, tak, przebieram się jednym kliknięciem myszki i już jestem ubrany w postać DPS-ową. Gram z kumplem, chcę być, supportować na przykład, klikam drugą zakładkę w tej zbrojowni i przestawiam się na supporta. I to powinno być jednym kliknięciem myszki, czyli przestawiamy cały gear, całe drzewko talentów i tablicę paragonową. Mogłyby być za to jakieś opłaty, niech będą już opłaty w formie złota, załóżmy, ale niech to w końcu wprowadzą. Przede wszystkim oni powinni się jeszcze zająć, oprócz tego na marginesie, tymi wszystkimi bugami i lagami. Lagi, czyli przycinki w grze, że biegniesz do przodu, a cię cofa, tak zwane lagi. No i bugi, czyli wszystkie... całą... Ja nie jestem żadnym programistą, ale programiści powinni wziąć na tapetę każdą postać, tak? I każdą umiejętność i każdy gear dostępny dla danej postaci, czyli sprawdzić wszystkie moce legendarne, wszystkie unikaty i uber unikaty, które mogą nosić i najpierw wykryć wszystkie bugi, które są z tym związane, że jedna postać jest silniejsza, a druga jest słabsza. Jak ma być balans, to balans powinien być, najpierw powinien się zacząć właśnie od naprawiania bugów, a nie, że oni zaczynają i zobaczymy, co, czym się zacznie nowy ten dev stream czwartkowy, czy oni nie zaczną od tematu, że będą znowuż postacie nerfione. Bo to jest właśnie błąd. Z tego co słyszałem, Czardziejka i Ball Lightning, Barbarzyńca pod Hotę mają dostać nerfa, tak samo jak i Uber unikatowy przedmiot, czyli stopione serce Seliga ma zostać również znerfione pod względem, że nie będzie już takiej przeżywalności po ubraniu tego Uber unikata. Czyli nie będziemy już nieśmiertelni. Także to by było tak na marginesie z mojej strony, co powinno być popoprawiane, a nie nerfione, tylko powinni się zająć poprawką tych lagów i bugów. Wtedy dopiero oni mogą zacząć nerfić, ewentualnie minimalnie, żeby potem znowuż wzmocnić te postacie. Bo każda postać jest różna od siebie, każda postać zadaje jednak inne skille, można inne wartości obrażeń na nich wywindować. Oni mieli już problem praktycznie z balansem postaci w Diablo 3. Wątpię, żeby oni to rozwiązali w Diablo 4, tym bardziej jak ta gra jest świeża i ciągle niektórzy co komentują, ona jest ciągle na etapie bety. Pozostałe tutaj zmiany, które są wprowadzone jako komfort rozgrywki zatytułowane, czyli poprawki systemu modyfikacji drzewka umiejętności, czyli tutaj będą dane drzewko umiejętności, jak sobie klikniemy, będzie wymiana, interfejs wymiany złota, czyli zwiększone szanse na zdobycie przedmiotów potrzebnych do drzewko, czyli tutaj będziemy mogli respekować nasze punkty. Zobaczymy, jak to w praniu w ogóle wyjdzie. Na to wychodzi, że Uber bossowie zostaną przeniesieni z drugiego sezonu na sezon trzeci. Zobaczymy, czy będziemy dalej farmić jaja od Warszana, okruchy od Grigoria, żeby wejść na Duriela, żeby zdobyć nasze Uber unikaty. Zobaczymy, jak oni się odniosą do tego podczas dev streamu lub następnych informacji, które dostaniemy. Jeżeli ja dostanę jakiekolwiek informacje, tak szybko postaram się wam je przekazać. No i tutaj nagrody i postęp sezonowy, karnet bojowy to dla zainteresowanych oczywiście, dla maniaków, którzy może zbierają na przykład sobie, nie? Mają postanowione, żeby sobie zbierać takie transmogryfikacje. No i tutaj będziemy mogli nagrody i za postępy sezonowe i karnet bojowy. No karnet bojowy wiadomo, jest ten płatny i niepłatny. Ci co zbierają sobie, to jest jakaś tam forma rozrywki. Ci co sobie kolekcjonują te transmogryfikacje, można sobie wykupić płatne. To już jest każdego indywidualna sprawa. W Sanktuarium pojawiły się nowe aspekty legendarne. Przebudzony, niewzruszony pancerz, który można odblokować na kilku wyższych rangach
i 3 zwoje amnezji, które umożliwiają bezpłatne zresetowanie drzewka umiejętności i tablicy mistrzostwa. Nie wiem, czy to jest ważna informacja. Karnet bojowy z sezonu konstruktów wystartuje równo 23 stycznia o godzinie 19 i będzie obejmować 90 rank, tak jak mieliśmy w tym 28 darmowych rank i 62 rangi premium. I oczywiście dla zbieraczy, którzy sobie może kolekcjonują transmogryfikację, no to jest tutaj jeszcze taka ważna informacja, którą warto zwrócić uwagę, te rozżarzone popioły, czyli które dostajemy wraz z postępem rozwoju naszej postaci, czyli jak levelujemy postać, za level odblokowują się nam kolejne rozżarzone popioły. I tutaj w nowym trzecim sezonie dostaniemy 3 nowe dary dodane w sezonie konstruktów, czyli tutaj będziemy mieli teraz, bo zawsze jest 5 urn i teraz 3 będziemy mieli wymienione, to będzie, czyli na to wychodzi, że zawsze co sezon 2 jakby będą zostają z nami, a 3 będą wymieniane, bo w sezonie drugim też mieliśmy 3 urny wymienione, tak żeby pasowały po prostu pod dany motyw content sezonowy i to akurat jest dobre. I tutaj urny nieprzymijającej łaski, to jest uwaga dobre, bo to będzie wydłużać czas działania naszych efektów kapliczek, czyli to będzie dobre w Nightmare Dungeonach i w tych podziemiach skarbców. Urna do strojenia, czyli szansa na otrzymanie dodatkowych kamieni do strojenia ze skrzyń opoki, czyli to w sensie, że będziemy mogli rozwijać dalej naszego peta Seszela. No i urna szeptów, czyli będzie zwiększała nam szansę na otrzymanie większej kolekcji jako nagrody za szepty, czyli prawdopodobnie też za levelowanie. No i premie uzyskane dzięki każdemu z 5 darów sezonowych obowiązują wyłącznie do końca trwania sezonu konstruktów. No i ostatnie co mamy, czyli devstream 18 stycznia o godzinie 18 odbędzie się transmisja na żywo z twórcami gry. Zobaczymy, co oni przedstawią. Tak jak wspominałem, prawdopodobnie, czyli będzie omawiany cały content sezonowy plus w połowie sezonu będą dodane cięgi. Będziemy się na leaderboardach mogli ścigać z graczami. Tutaj balans postaci, co mnie najbardziej interesuje, czyli co oni mają w planach ponerfić, potem żeby coś dodać. No i oczywiście dodanie nowych 6 przedmiotów unikatowych, no i 7 nowych mocy legendarnych. Także na ten moment to by było tyle z potwierdzonych informacji, także przygotujcie się na następne filmiki, które wlecą już niebawem. Jak dostaniemy oficjalne informacje, to od razu postaram się wam je przekazać. Jeżeli chciałbyś docenić moją pracę i wkład w tworzenie tych filmów, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Po więcej będę tutaj dodawał filmiki, różne informacje, newsy ze świata Diablo 4. I jeżeli szukasz otwartego community bądź jakiegoś klanu, to zapraszam również na mojego Discorda klanowego. Link zostawię pod opisem filmu. Także z mojej strony to by było wszystko. Widzimy się w następnych materiałach i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, na razie. Hej, cześć.